widziałam to cierpienie. Jakby sobie usnął przy operacji, ja bym przeżyła to raz i on raz. A tak to ile to jeszcze było, zanim się wszystko pogoiło, ile on jeszcze cierpiał. Wtedy zrozumiałam śmierć. Czekając parę godzin, aż się skończy operacja. Robiliśmy różne badania, co się dzieje, bo była wątroba powiększona, widzieliśmy, że jest duży brzuszek. No ale wszędzie nas zbywali. Nawet twierdzili, że chcemy, żeby był chory, że chcemy mu znaleźć chorobę. Mu rosła głowa, czapkę to ja na siebie kupowałam. Mierzyłam czapkę na siebie na dziecko 4-miesięczne. Mukopolisacharydoza to jest odkładanie się cukrów z każdego pożywienia. Tu nie ma enzymu, który ten cukier neutralizuje. Odkłada się na zastawkach sercowych, we wszystkich miękkich tkankach, we wszystkich twardych, w uszach, w oczkach, w mózgu niestety też. Tu się organizm szybciej starzeje u tych dzieci. To była cały czas walka z lekarzami, z jakimiś przeciwnościami. To nie było tak prosto, że się poszło i powiedziała, proszę zobaczyć, to jest to czy to. W ogóle nie znali się na chorobie. Mało zresztą do tej pory pewnie się kto zna. Ponieważ miał niedosłuch, mówił sylabami. Myśmy go rozumieli, nauczyliśmy się jego języka. Miał fenomenalną pamięć. Wszystkie dzieci ze stowarzyszenia pamiętał. Bajki, masę książek znał na pamięć. Ulubione zabawki. Różne kury, świnki, całe gospodarstwa rolne, o. No i wszystkie myszki, miki, krówki, kotek. To była pierwsza maskotka, jaka była kupiona po urodzinach, więc została. Do 6 lat to w zasadzie rozwijał się normalnie. Jak Daniel zachorował, to okazało się, że tu jeszcze się żadnych badań w Polsce nie robiło. Pierwsze badania krwi pojechały do Hamburga. Tam stwierdzili, że jest mukopolisacharydoza. Przysłali tą odpowiedź. Została pobrana skóra, wyhodowana i posłana do Lyonu na podtyp, bo są różne jeszcze podtypy tej choroby. On miał 5 lat, jak dopiero tu zaczęły być dzieci tu diagnozowane. Każda infekcja mogła doprowadzić do śmierci. Tego dnia, co umarł, on rano pił sam. Wziął sobie herbatę i mąż wtedy był, on powiedział, że idę robić ci, synku, śniadanie. Myśmy weszli to już bez śniadania. Było inaczej, bo tu myśmy ani nie płakali, myśmy nie mogli płakać. To po prostu tak, jakby ktoś kogoś zamknął w klatce i nie można było z tej klatki wyjść, uwolnić się. Do pogrzebu to jeszcze jakoś się trzymaliśmy, później się rozkroiliśmy. No bo dlatego, że brakowało tego codziennego biegania. Nie umieliśmy wyjść z domu. Siedzieliśmy w zasadzie w kuchni, no powiedzieliśmy, po co w ogóle nam to mieszkanie, jak my w kuchni siedzimy? Idziemy tylko spać. Jak odszedł, no to się okazało, że trzeba jego pochować. Później, że trzeba zrobić jakiś pomnik. Później, że trzeba palić świeczkę. No kto będzie dbał o grób, jak nas nie będzie? Śnił nam się na początku, właśnie jak myśmy nie mogli się pogodzić z tą utratą jego. Tu takie płakanie było non-stop i mnie się przyśnił. Stał na moście, małym takim, w stylu japońskim, a on był na dole i chodził w wodzie i zrywał te różne wodorosty, które tam rosną.
Zbierał muszelki, śmiał się, tam było słońce, tam było pięknie w tej wodzie. I jak rano ja się obudziłam, wiadomo, że sobie my przestajemy płakać, bo jemu tam jest dobrze, on jest szczęśliwy, sobie skakał tam, śmiał się. I jeżeli bym wiedziała, że się urodzi takie dziecko, wolałabym mieć takie jak żadnego.